Tomasz Sobocik Fryzjerstwo to firma działająca na rynku od 15 lat. Znajduje się w Pawłowicach, w powiecie pszczyńskim, a do jej siedziby każdego ranka tłumnie zjeżdżają zainteresowani profesjonalnymi usługami klienci. Tomasz Sobocik zatrudnia 8 pracowników, będąc prężnym i skutecznym przedsiębiorcą, ale tym, co wyróżnia go najbardziej, jest jego artystyczna pasja, którą przekuł w pasmo sukcesów zwieńczonych niedawno otrzymanym tytułem Mistrza Świata we fryzjerstwie męskim. Nobilitacje zaczęły się 2 lata temu, gdy pan Tomasz dał się przekonać, by wziąć udział w Mistrzostwach Polski, odbywających się rokrocznie w trakcie międzynarodowych targów Poznań Expo, połączonych z targami fryzjerskimi. Tam w kwietniu 2018 roku Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna zauważyła go pośród setek biorących udział w konkursie fryzjerów i przyznała mu wtedy wicemistrzostwo Polski, automatycznie powołując go do kadry narodowej, aby reprezentował Polskę w trakcie Mistrzostw Świata, mających odbyć się w Paryżu. Impreza ta nieprzerwanie od 1946 roku organizowana jest przez OMC, Światową Organizację Mistrzostwa Fryzjerskiego. Organizacja ta skupia prawie 60 państw członkowskich, a na tych pierwszych swoich Mistrzostwach Świata Tomasz Sobocik wywalczył zaszczytne 4. miejsce. Następnego roku, w trakcie kolejnych Mistrzostw Polski, został już mistrzem z 1. nagrodą i ponownie zaproszono go do kadry narodowej, a kilka miesięcy później w Paryżu, jak sam mówi, rozbił bank, otrzymując Puchar Świata i tytuł Mistrza Świata w prestiżowej konkurencji Najtrudniejsze Fryzury. Mistrz Polski i Mistrz Świata we fryzjerstwie męskim Tomasz Sobocik angażuje się także w działania charytatywne. Jego salon współpracuje z fundacją Rag and Roll – Wygraj Życie w ramach akcji Daj Włos –